ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 44. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 11 radnych i jeden radny się spóźni. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 43. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 43. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy. Interpelacje radnych. Punkt ósmy. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Punkt dziewiąty. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie. Punkt dziesiąty. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie w kontekście kończącego się sezonu letniego. Punkt jedenasty. Ocena przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2022-2023. Punkt dwunasty. Dyskusja. Punkt trzynasty. Projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 44/249/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Podpunkt drugi. Uchwała nr 44/250/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Punkt trzeci. Uchwała nr 44/251/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeziora Wielkie w roku szkolnym 2022-2023. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 44/252/2022 zmieniająca uchwałę nr 41/230/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeziora Wielkie. Punkt piąty. Podpunkt piąty. Uchwała nr 44/253/2022 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Jeziora Wielkie do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego. Podpunkt szósty. Uchwała nr 44/254/2022 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jeziora Wielkie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Podpunkt siódmy. Uchwała nr 44/255/2022 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu. Podpunkt ósmy. Uchwała nr 44/256/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jeziora Wielkie stanowiącej własność Gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt 9. Uchwała nr 44/257/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uruchomienia na plaży głównej w Przyjezierzu punktu sprzedaży napojów alkoholowych w nawiasie piwa. Podpunkt 10. Uchwała nr 44/258/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie www. gminy lub BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS w nawiasie styropianu. Podpunkt 11. Uchwała nr 44/259/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Punkt 14. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 15. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 16. Zakończenie sesji. Tu proszę Państwa, ze względu na zmianę tytułu uchwały nr 44/257/2022 musimy wprowadzić nowy harmonogram prowadzenia sesji uwzględniającej tą zmianę. I teraz może bym odczytał nowy harmonogram prowadzenia sesji. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 43. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 43. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy. Interpelacje radnych. Punkt ósmy. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Punkt dziewiąty. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie. Punkt dziesiąty.
informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie w kontekście kończącego się sezonu letniego. Punkt 11. Ocenia przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2022-2023. Punkt 12. Dyskusja. Punkt 13. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 44/249/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Podpunkt 2. Uchwała nr 44/250/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Podpunkt 3. Uchwała nr 44/251/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jeziora Wielkie w roku szkolnym 2022-2023. Podpunkt 4. Uchwała nr 44/252/2022 zmieniająca uchwałę nr 41/250/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt 5. Uchwała nr 44/253/2022 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie gminy Jeziora Wielkie do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego. Podpunkt 6. Uchwała nr 44/254/2022 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Jeziora Wielkie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Podpunkt 7. Uchwała nr 44/255/2022 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu. Podpunkt 8. Uchwała nr 44/256/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jeziora Wielkie, stanowiącej własność gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt 9. Uchwała nr 44/257/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uruchomienia na plaży głównej w Przyjezierzu punktu sprzedaży napojów alkoholowych, piwa i innych tematów poruszonych w tej petycji. Podpunkt 10. Uchwała nr 44/258/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie www gminy lub BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS z styropianu. Podpunkt 11. Uchwała nr 44/259/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Punkt 14. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 15. Odpowiedzi na pytania. Punkt 16. Zakończenie sesji. Dobrze. Punkt 1. Otwarcie sesji mamy zrealizowany. Podpunkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek został przyjęty jednomyślnie. Podpunkt 3. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 12 radnych, a więc Rada jest władna podejmować prawomocne decyzje, uchwały. Podpunkt 4. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana radnego Pawła Glanca. Przyjmuje pan? Tak. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 43. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 43. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 28 czerwca 2022 roku. Stwierdzam, że podpunkt 1. Protokół z 43. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 20 stron maszynopisu i 17 załączników. Podpunkt 2. Protokół nie zawiera swej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt 3. Protokół odzwierciedla swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Podpunkt 4. Protokół z 43. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt 5. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, jakim został sporządzony. Proszę Państwa radnych, kto jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu 43. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 43. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie
wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 43. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 28 czerwca 2022 oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał postawia się następująco. Uchwała nr 43/245/2022 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Jeziora Wielkie wotum zaufania. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 43/246/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jeziora Wielkie za 2021 rok. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 43/247/2022 w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Jeziora Wielkie. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 43/248/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę. Punkt 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu. Budżetu za pierwsze półrocze 2020. Bardzo, panie wójcie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022. Plan budżetu gminy Jeziora Wielkie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił dochody 26 326 261,52 zł, wydatki 38 047 451,46 zł. Planowane dochody wykonano w wysokości 16 509 946,38 zł, co stanowi 62,71% planowanych wpływów, w tym dochody własne 4 266 395 059, subwencje 4 492 975, dotacje i środki z innych źródeł 7 750 575,79 zł. Planowane wydatki wykonano w wysokości 16 844 715,15 zł, co stanowi 44,27% przyjętego planu, w tym wydatki bieżące 11 907 128,25 zł, wydatki majątkowe 4 937 586,90 zł. W okresie pierwszego półrocza 2022 wykonano na dokumentację na przebudowę dróg gminnych za kwotę 80 430 zł. Są to drogi Golejewo-Radunek, Jeziora Wielkie Kozy, Wola Kożuszkowa-Kożuszkowo. Wykonano przebudowę drogi Siemionki-Lachmirowice za kwotę 315 976,26 zł. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 158 987 zł. Przekazano udziały do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w wysokości 1 000 000 zł. Przekazano dotację celową na zadanie projekt konwersja cyfrowa domów kultury w wysokości 6148 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane na dzień 30 czerwca 2022 są w trakcie realizacji. Jest to m.in. budowa stacji uzdatniania wody w Golejewie, plan 2 551 537 zł. W ramach planowanego zadania wykonano projekt budowy stacji uzdatniania wody w Golejewie za kwotę 51 537 zł. I uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,5 miliona. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuśnierzu, plan 420 480 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia zgodnie z podpisaną umową na wykonanie do 29 lipca 2022. Zadanie jest sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budowa kanalizacji deszczowej, plan 410 tysięcy. W ramach planowanego zadania opracowano projekt kanalizacji deszczowej za kwotę 4674 zł. Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie Babki, plan 547 tysięcy. Wykonano aktualizację kosztorysu do przetargu na przebudowę drogi. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 273 224 zł. Przebudowa drogi gminnej Lubstówek-Borowa, plan
1 583 300 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu i przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie wyżej wymienionej inwestycji. Termin wykonania zadania do 31 października 2022. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 682 tysiące 20 zł i 5 groszy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 791 134 zł. Przebudowa drogi Jeziora Wielkie Rzeszyn. Plan 50 tysięcy. Zlecone opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Jeziora Wielkie Rzeszyn o długości 2 km 293 m. Jednocześnie jest prowadzona inwentaryzacja geodezyjna w celu uregulowania stanu własności gruntu z Lasami Państwowymi. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola Koruszkowa. Plan 15 tysięcy. Opracowanie dokumentacji zostanie zlecone po uregulowaniu stanu prawnego odcinka drogi w Woli Koruszkowej. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola Koruszkowa, plan 14 700. Wykonano dokumentację na przebudowę drogi wewnętrznej Woli Koruszkowej. Wydatki zostały poniesione w miesiącu lipcu bieżącego roku. Przebudowa drogi gminnej Wójcin Osiedle, plan 103 300 zł. Przebudowa drogi gminnej Wójcin została zrealizowana. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu 2022. Przebudowa drogi w miejscowości Dobsko, plan 20 tysięcy złotych. Wykonano dokumentację na przebudowę drogi w miejscowości Dobsko. Wydatki zostały poniesione w miesiącu lipcu bieżącego roku. Zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej i budynku Urzędu Gminy, plan 1 096 tysięcy. Wykonano projekt zagospodarowania terenu wokół hali sportowej i Urzędu Gminy za kwotę 12 300 zł. Wykup gruntów pod drogę Woli Koruszkowej, plan 10 tysięcy złotych. Zlecono podział nieruchomości pod wydzielenie drogi gminnej wraz z wykupem. Zakup lokalu użytkowego w Jeziorach Wielkich, plan 102 tysiące złotych. Wykonanie utwardzenia ciągu pieszego na cmentarzu w Kościeszkach, plan 40 tysięcy złotych. Została zawarta umowa z wykonawcą. Planowany termin realizacji do 30 września 2022. Przebudowa wejścia do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, plan 100 tysięcy. Modernizacja i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina, plan 136 tysięcy. Realizacją zadania poprzedziło wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy, która zakończyła się w miesiącu lipcu bieżącego roku. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego remizy OSP w Jeziorach Wielkich, plan 20 tysięcy złotych. Została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego remizy OSP w Jeziorach Wielkich. Planowany termin realizacji do 31 sierpnia 2022. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujcinie, plan 500 tysięcy. W związku z trudnościami w nabyciu samochodu ratowniczo-gaśniczego do końca 2022 i nie otrzymania dofinansowania z Komendy Głównej PSP należy rozważyć zmianę przeznaczenia otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Budowa punktu świetlnego przy drodze w Jeziorach Wielkich, plan 20 tysięcy złotych. Modernizacja placu zabaw w Kuśnierzu, plan 17 tysięcy złotych. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę i montaż elementów na plac zabaw w Kuśnierzu. Termin realizacji do 31 lipca 2022 za kwotę 16 640 zł. Dotacja celowa na zadanie modernizacja pomostu przy hangarze, plan 15 tysięcy. Realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze 2022. Dotacja celowa na zadanie powiększenie pola biwakowego 12 tysięcy złotych. Realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze 2022. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich, plan 5 208 818. Zadanie jest w trakcie realizacji. Stopień realizacji zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 437 264 zł 64 grosze, w tym 1 000 000 ze środków własnych dotacji z budżetu państwa. Z dotacji z budżetu państwa 965 tysięcy. Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowany termin realizacji grudzień 2022. Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie. Plan 2 079 824 zł. Gmina Jeziora Wielkie złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w ramach programu Sportowa Polska 2022 i oczekuje na rozstrzygnięcie naboru.
Na bieżąco regulowane są zobowiązania gminy. W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 76 234 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 76 245 zł. Pani skarbnik już dzisiaj mnie poinformowała, że mamy tą pożyczkę umorzoną już, tak? Że nie mamy żadnego zadłużenia na dzień dzisiejszy. Szczegółową informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Jeziora Wielkie przedstawiono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, zespół we Włocławku oraz radnym Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031 przyjęto do realizacji 10 przedsięwzięć w zakresie wydatków inwestycyjnych i 2 przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących. Wykonano 4 przedsięwzięcia. Opracowanie dokumentacji na zadania przebudowa drogi gminnej Golejewo-Radunek. Opracowanie dokumentacji na zadanie przebudowa drogi gminnej Wola Koruszkowa-Koruszkowo. Opracowanie dokumentacji na zadanie przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie-Kozy. Przebudowa drogi gminnej Siemionki Lachmirowice. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Golejewo, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich, przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuśnierzu, przebudowa drogi gminnej Lubstówek Borowa. Aktualnie akurat firma chyba wczoraj weszła i już realizują to zadanie. Przebudowa, rozbudowa oraz rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach. Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie. Kujawsko-Pomorska teleopieka, dzienny dom pobytu w gminie Strzelno. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeziora Wielkie wykazano prognozę długu i spłat oraz przedstawioną wskaźniki zadłużenia. Z prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2022-2031 zachowana zostanie relacja wynikająca z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Punkt 10. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie Jeziora Wielkie w kontekście kończącego się sezonu letniego. Ten punkt przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. Chyba, że Państwo radni mają jakieś jeszcze pytania tutaj w tym punkcie. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do 11. Ocena przedsiębiorstwowych placówek wychowawczych do nowego roku szkolnego 2022-2023. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy tutaj są pytania w związku z tym? W tym punkcie od Państwa radnych. Nie widzę, dziękuję. Więc przechodzimy do punktu 12. Dyskusja. Tu może Panie Wójcie, może Państwo radni, jeśli pozwolą, to Pan Wójt chciał zabrać głos na chwileczkę. Szanowni goście, szanowna Rado, droga Pani Halino. Drodzy Państwo, odchodzi na zasłużoną emeryturę pani Halina Kowalska, kierownik biblioteki w Jeziorach Wielkich, no, również w Wójcinie. Pani Halino, chciałbym bardzo serdecznie Pani podziękować przede wszystkim za Pani 30-letnią pracę. W związku z przejściem na emeryturę składam Pani serdeczne podziękowania za 30 lat pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Jeziora Wielkie. Dziękuję za współpracę na rzecz umacniania i rozwoju gminy, w tym kierowanie biblioteką publiczną. Dziękuję za edukację dzieci i młodzieży, gdzie była Pani dla nich doskonałym przykładem prawdziwego bibliotekarza. Wierzę, że w dalszym ciągu będzie Pani służyć pomocą i bogatym doświadczeniem. Jednocześnie składam w imieniu swoim i współpracowników najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i radości w życiu osobistym i rodzinnym, dobrego zdrowia, pogody ducha, twórczych sił i aktywności potrzebnej do realizowania swoich planów i zamierzeń. Pani Halinko, przede wszystkim życzę Pani dużo zdrowia, aby Pani na tej emeryturze nie tyle odpoczywała, co spełniała swoje marzenia i aktywnie spędzała czas, wydając oczywiście zasłużoną emeryturę. Także myślę, że tutaj też
pan przewodniczący, tak? Też. Tak. Też chciałem zabrać głos. Możemy panią tak prosić, pani Halinko? Ja też, pani Halinko. Szanowna pani Halinko Kowalska, kierowniku Gminy i Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich. Pragniemy podziękować pani za wszystkie cenne wartości, którymi obdarzyła nas pani, naszą społeczność, za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w popularyzację czytelnictwa oraz upowszechnienia kultury słowa. Życzymy, aby ten nowy okres w życiu pozwolił pani na realizację własnych pasji i upływał w zdrowiu i radości. Pani Halinko, dziękujemy bardzo za tyle lat. Dzięki. Dziękujemy. Za współpracę, szczególnie tak bliskiej nam instytucji też kultury, która bezpośrednio z nami współpracowała. Wspaniała współpraca. Życzę pani Halino wszystkiego najlepszego, żebyśmy również, jak pani będzie na emeryturze, się odwiedzali. Dziękuję bardzo. W związku z zakończeniem pracy zawodowej na stanowisku kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Jeziora Wielkie w imieniu kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich składam na pani ręce słowa uznania za wieloletnią współpracę oraz serdeczne gratulacje z okazji przejścia na emeryturę. Niech w pani życiu nastanie zaraz czas pięknych i radosnych dni w życiu osobistym i rodzinnym. Państwa, ja przede wszystkim ze swojej strony chciałam serdecznie podziękować. Nie mam się aż takich honorów. Dziękuję. Dziękuję przede wszystkim moim czytelnikom, którzy tyle lat po prostu wypożyczyli. Dziękuję panu dyrektorowi GOK-u i wszystkim pracownikom za taką pomoc i współpracę, której zawsze nigdy mi nie odmówili. Dziękuję bibliotekarkom szkolnym za współpracę. Dziękuję wychowawcom klas, nauczycielom, opiekunom grup przedszkolnych i wszystkim, którzy cokolwiek dobrego zrobili, żeby ta biblioteka była cały czas. A mojej następczyni życzę dużo czytelników, wytrwałości i dobrego budżetu, może w końcu jakiegoś remontu, żeby ta biblioteka po prostu wyglądała na XXI wiek. Dziękuję bardzo. Pani Haniko, zdjęcie może zrobimy wszyscy. A to może przed stołem. Może któryś piąty. Przepraszam, może ja też idę. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, też chciałem przedstawić panią kierownik, która obejmuje obowiązki pani Halinie, pani Marlena Walczak. Dobrze, może tutaj państwo, jeśli państwo radni mi pozwolą, tutaj jeszcze pan
radny powiatowy chciał zabrać głos na szybko, bo za chwilkę musi wyjechać. Czy nie ma nikt sprzeciwu? Nie widzę, dziękuję. Szanowni Państwo, nie mogę uczestniczyć w ostatniej sesji. Chciałbym pożegnać panią sekretarz Grażynę Leśniewską. Życzyć na emeryturze dużo zdrowia przede wszystkim, żeby ten uśmiech, który zawsze witała mnie na sesji i nie tylko, i nawet w gminie, teraz przekazała na tym wypoczynku dla rodziny. I nie tylko dla rodziny. Kiedyś pani sekretarz powiedziała mi, że panie Waldku, kiedyś udzielałem się w takiej partii Polska jest najważniejsza, ty jeden. Panie Waldku, nie mogę się zapisać do tej partii, dopiero jak będę na emeryturze. Także teraz możemy to zrealizować, choć ta partia już nie istnieje. Stworzymy nową, pani sekretarz. Nie ma problemu. Panie sekretarz. Stworzymy nową. Szanowni Państwo, my również z przyczyn zawodowych nie mogliśmy być na poprzedniej sesji i pożegnać pani sekretarz. W związku z tym w dniu dzisiejszym chcemy to uczynić. I w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich strażaków terenu gminy Jezior Wielkie, jak i własnym, chciałbym pani Grażynce podziękować za te wszystkie lata współpracy, kiedy mogliśmy na panią liczyć, na pani wiedzę, zrozumienie no i oczywiście chęć pomocy niesienia nam, a na nowym etapie życia. Przede wszystkim zdrowie, bo to jest najważniejsze. Uważam, o resztę pani Grażynka się sama postara. No może rzeczywiście trochę tego czynnego udziału w naszym życiu jeszcze społecznym. I taką mam właśnie propozycję, że może w ramach, jakby to określić, tradycji rodzinnej, zapraszam szeregi OSP. Tam jeszcze można popracować społecznie. Także jeszcze raz dziękuję i wszystkiego najlepszego na nowym. Jeśli Wysoka Rada pozwoli. Tak, proszę bardzo, pani Grażynko. Nie, już teraz nie. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, dziś już bez takich wielkich emocji, jak na poprzedniej sesji, którą żeście Państwo zgotowali mi taką niespodziankę, że trudno było opanować emocje. I dziś, po 53 latach mojej pracy zawodowej, z tego 39 w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich, 32 lata w samorządzie, w każdej pracy. Tak samo i w pracy samorządu są chwile lepsze, gorsze. Są takie, które przynoszą satysfakcję, ale są też chwile bardzo, bardzo trudne, którym towarzyszą emocje. Zarówno emocje te pozytywne, jak i te negatywne. I zapewne i te emocje zapisały się gdzieś tam głęboko w umyśle, w sercu, ale jestem pewna, przekonana, że zarówno jak w moim sercu, tak i w Państwa pozostaną zapewne tylko te emocje, bym powiedziała, takie pozytywne. Z niektórymi z Państwa przepracowałam tylko jedną kadencję, to znaczy tą, a z wieloma dwie kadencje, z niektórymi wiele kadencji. Chciałam dzisiaj serdecznie wszystkim Państwu podziękować za wsparcie, za pomoc, za dobre słowa. Jeśli by nie Państwo radni, na pewno nie udałoby mi się przepracować 32 lata w samorządzie.
Dlatego pozwólcie, że w tym miejscu podziękuję także radnym wszystkich kadencji, bo rozpoczynałam pracę jako samorządowiec w momencie, kiedy samorząd się rodził. Dziękuję zatem wszystkim radnym wszystkich kadencji. No i oczywiście serdecznie dziękuję wójtom poszczególnych kadencji. To wspólne zrozumienie pozwoliło mi przepracować tyle lat w samorządzie gminnym jeziorańskim, z czego jestem bardzo dumna. Jest to dla mnie naprawdę zaszczyt. Chciałabym Państwa zaprosić po tej sesji na wspólną kawę do tej małej sali. Będzie mi niezmiernie miło Państwa gościć. Chciałam jeszcze wszystkim Państwu złożyć życzenia wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności dla Państwa i Państwa najbliższych. Dziękuję ślicznie. Dziękuję uprzejmie. Czy teraz ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Halino. Ja mam pytanie odnośnie autobusów, które kursowały po poprzednim, że tak powiem, roku szkolnym. Czy teraz będą też kursowały i na jakiej zasadzie, czy też będą takie trasy jak poprzednio? Szanowna Pani Radno, autobusy będą kursowały do końca roku, tak jak to było od 1 stycznia, dlatego że Państwo podejmowaliście uchwałę w grudniu ubiegłego roku zatwierdzającą linie autobusowe i ona obowiązuje przez cały okres, tym bardziej, że to jest związane z dotacją z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, gdzie no, musieliśmy przedłożyć wojewodzie właśnie te uchwały wskazujące jednocześnie linie i kursy. Także jeżeli jakieś zmiany, to mogłyby być, ale dopiero od 1 stycznia. Dziękuję. Proszę bardzo. Mam kolejne pytanie w sprawie laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Czy one to idą, ja czy są? Czy... Pozwolę sobie też odpowiedzieć. Przetarg był przeprowadzony, jest podpisana umowa z firmą. Z tego co pamiętam na szybko to były 4 oferty, no ta była najniższa oferta. Termin realizacji jest do 14 września, czyli firma może wcześniej, ale na razie nie przewidują, ponieważ mają bardzo dużo, wygrali, krótko mówiąc, bardzo dużo przetargów. Czyli do 14 września te osoby, które się... Są zobowiązani dostarczyć do gminy, nie? Do gminy, a gmina będzie dystrybuować po mieszkańcach, bo są tam i tablety, laptopy i komputery stacjonarne. I dzieci ewentualnie kiedy mogą oczekiwać? To znaczy, to już nie wiem, jak to tam będzie z dystrybucją. Ja przeprowadziłem przetarg, jest umowa, dalej to już tutaj, tak, koleżanka czy pan Jacek? Znaczy się tak, jak logistycznie ogarniemy, będą przygotowane, to każdy rodzic będzie poinformowany, kiedy będzie odbiór. W ramy czasowe no, na razie nie wstawiajmy, bo nie wiadomo, czy do 14 te komputery przyjdą. Czyli nie będzie wiadomo. Bez zbędnej zwłoki na pewno. Mhm. Bez zmiany zwłoki, czyli może do końca roku. Bo inne tutaj okoliczne gminy już mają. Strzelno na pewno nie. A ja akurat w drugą stronę też jest okoliczna. Mam takie pytanie. Ja akurat rozmawiałam konkretnie z dwoma sołtysami, żeby nie powiedzieć, czy to są kobiety, czy panowie. Życzyliby sobie, by otrzymać informacje również o komisjach, dlatego że tam akurat jest większa dyskusja. Czy jest taka możliwość, by sołtysi otrzymali również informacje, kiedy odbywają się komisje? Panie Przewodniczący, Pan jest za to odpowiedzialny akurat. Czy jest taka możliwość, czy to jest... Jest możliwość taka. Czyli będą, od przyszłej sesji, jeśli będzie informacja szła do radnych, do również radnych, może iść do sołtysów również. Dobrze. Klub Tarant wystosował pismo do radnych
11 sierpnia, dobrze mówię. Nie sierp, dobrze. My jeszcze nie otrzymaliśmy, przynajmniej nie wiedzieliśmy, że takie pismo było. To pismo było w sprawie wsparcia finansowego. Jak ja już mówiłam na komisji, klub Tarant awansował do grupy A. Rozmawiałam z niektórymi członkami zarządu. Na komisji pan wójt poruszył sprawę, że jeśli będzie coś takiego jak opłacanie, czy coś w tym sensie któryś zawodników, to pan się na to nie zgodzi i oni też się na to nie zgadzają. I jak zapewnił członek zarządu tego klubu, w Tarancie nie ma takiej historii. I ja mówiłam wtedy, że może za ten awans jakoś ich nagrodzić, choćby zwiększeniem nakładów na infrastrukturę. Wiem, że tam mają problem jeszcze z opłotowaniem. A co z pismem, które do nas nie dotarło? Jeżeli, proszę Państwa, chodzi o klub Tarant, odpowiedź poszła do klubu 20 lipca. Niestety w ciągu roku budżetowego nie możemy zwiększyć dotacji na działalność, ponieważ jest program współpracy, był ogłoszony konkurs, był rozstrzygnięty, no i nie ma możliwości teraz w ciągu roku zwiększenia środków. Natomiast, proszę Państwa, w budżecie zwiększono środki finansowe dla szkoły podstawowej w Łucinie na boisko sportowe o kwotę 5000 zł na materiały. Tam jeszcze troszeczkę mają chyba z 2000 zł do wykorzystania i myślę, że z tych środków będzie można coś w zakresie ogrodzenia wykonać. Jeżeli ktokolwiek będzie opłacany, ja powiedziałem, że jeżeli będzie nierówne traktowanie zawodników, nie to, że ktokolwiek będzie opłacany, to nierówne traktowanie zawodników, to wtedy będziemy interweniować. A jeżeli jakieś tam, powiedzmy, gratyfikacje będą, to już jest sprawa zarządu, jeżeli pieniędzy wystarczy, to już jest ich sprawa. I oni decydują o tym. Najważniejsze, byle te pieniądze im wystarczyły. No my ze swojej strony dołożyliśmy 15 tysięcy, tak, ten skarb, nie wiem, pamiętam, do budżetu. 15 tysięcy. Porównany do poprzednich lat. I teraz, no tak jak pani skarbnik wskazała, no nie możemy tej kwoty zwiększyć niestety. Do wałosz projektu jest do lutego, tak? Wałosz projektu jest do lutego, nie? Chyba tak, to umowa była podpisana chyba do lutego. I do listopada. Dobrze, to przy budżecie. Czy przy kolejnym planowaniu budżetu możemy powiedzmy do tego tematu wrócić i wtedy będzie Państwu przedstawione to pismo od klubu Tarantu. No teraz nawet nie widziałem jeszcze większego sensu, no bo nie możemy nic z tym zrobić w każdym razie do listopada. O czym informowałem zresztą zarząd. Tak, tylko mówię, pisma nie było. Nie wiem, pan dyrektor Laskowski jest. Ja mam takie pytanie do pana dyrektora. Na ostatniej komisji poruszona została sprawa, ja to poruszam dlatego, że z przyczyn rodzinnych się spóźniłam. Nie przedłużono umowy z pracownikiem. W porządku. Jest również i pan powiedział, że trzeba dać wszystkim równe, powiedzmy, szanse, tak? Ja rozumiem czas określony, normalnie ja z tym się zgadzam. Ale również jest na czas określony inny pracownik, pracownik obsługi. Czy z tym pracownikiem taka sama będzie, czy jest historia, czy też pan da szansę innym? Pracownik, o którym mówiliśmy na rok temu, tak? Czy przynajmniej pan wójt powiedział, że to będzie umowa na czas określony i tak zrozumiałam, że będzie na czas określony, czy też jest no, tak samo potraktowany ten drugi pracownik? Pani radna, może ja też częściowo odpowiem na to pytanie. A przepraszam, a to nie pan żuje. Osoba, o której mówimy, miała umowę na rok czasu.
ta umowa przedłużana do 3 lat. No i teraz rzeczywiście pan dyrektor podjął taką decyzję, jaką podjął. No, ja rozumiem rozgoryczenie pana radnego. Nie, o to rozgoryczenie pana radnego na ostatniej komisji, no ale uważam, że to pan dyrektor jest osobą, która ocenia pracę nauczyciela i czy tą umowę przedłuża, czy nie przedłuża, ale a przy tym zaznaczam, że miała być umowa tylko na rok czasu. Była na 3 lata, czyli 3 lata przedłużana była. Tak jak pan dyrektor mówił, pani przy okazji przez te 3 lata podniosła swoje kwalifikacje, więc teraz ma większe możliwości i pracy, i zarobkowe. Więc no, uważam, że jeżeli pan dyrektor podjął taką decyzję, no to musiał mieć jakiś powód lub no, po prostu z czegoś to wynikało. Więc, no, a nie możemy też podchodzić w ten sposób, że no, jeżeli ktoś jest radnym, to ma wyłączność na coś i, że tak powiem, no, ma prawo żądać czegoś, czego powiedzmy, no, na przykład pan dyrektor nie podziela tak jego opinii, czy ma jakieś, powiedzmy, czy ma, czy nie ma zastrzeżenia, więc nawet nie wiem, czy jakiekolwiek zastrzeżenia pana dyrektora strony były, ale myślę, że ta osoba powinna podziękować i być wdzięczna panu dyrektorowi za te 3 lata pracy, aczkolwiek no, to jest kwestia indywidualna i tutaj no, pan dyrektor może dopowie pozostałą część. No, uważam, że nie powinno być w ten sposób takiego podejścia, że jeżeli ktoś no, nie ma przedłużonej umowy, nie była to umowa na stałe, tylko na czas określony i nie wykazał też zainteresowania tą umową, to więc no, nie wiem, to już pan dyrektor może powie szczegółowo. Przepraszam bardzo, ja może uściśle, bo chyba się nie zrozumieliśmy. Nie jestem w rodzinie ani z jedną, ani z drugą osobą. Chciałabym, żeby to było obiektywnie. Pan dyrektor na komisji powiedział, że nie miał zastrzeżeń do tej osoby i użył również takich słów, że chce dać możliwość pracy innym osobom. Mówi o pracowniku obsługi, który rok temu zdaje się, że był zatrudniony. Ja zwracałam wtedy uwagę, że należałoby zatrudnić kogoś z biura pracy, bo wtedy walczymy z bezrobociem. Oprócz tego, dbając o finanse, otrzymalibyśmy wsparcie, pan dwój powiedział, że ta osoba zostanie zatrudniona na czas określony. Dobrze. Pytam, czy takie same zasady będą tutaj też zastosowane? Jeśli osoba ma na czas określony, to kiedyś ta praca się kończy. Czy też w tym przypadku pan dyrektor da szansę innym osobom? I tylko tyle. Nie interesuje mnie, co pan radny powiedział, czy miał jakieś zastrzeżenia. Nie. Chciałabym, żeby takie same zasady były stosowane do jednej, jak i drugiej osoby. Myślę, że to jest sugestia pana dyrektora, więc... Są jeszcze jakieś pytania? Swoje. Dziękuję. Panie Jurku, proszę bardzo. Szanowni Państwo, szeroko omawialiśmy tę sprawę na komisji i ja się pytałem pana dyrektora, czy zrobił to zgodnie z kodeksem pracy i z kartą nauczyciela. I potwierdził, także tematu nie ma. A jeśli chodzi o dofinansowanie klubu, jestem za, ale nie w tej, po prostu nie do końca roku, ze względu na rok budżetowy. W tej chwili jest końcówka miesiąca sierpnia. Będziemy opracować w przyszłym miesiącu już pani skarbnik budżet na przyszły rok i prosiłbym o ujęcie, jeśli może. I nad tym się chyba zastanowię. Dziękuję. Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciał zabrać głos? Pani sołtys. Panie wójcie, może i pani Jadwigo, może tutaj wolne wnioski i zapytania. To wrócimy do tego pytania. Chyba, bo że tutaj... pani się spieszy, nie chce czekać. No dobrze. To ja odpowiem później w takim razie. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Panie Marku, proszę bardzo. Panie dyrektorze, w niedzielę spadły deszcze. Jaki stan dachu w szkole? Czy przeciekał po tych deszczach wewnętrznych, czy... Tak jak mówiliśmy na komisji, jak przecieka, staramy się tak jak możemy środkami, które mamy, łatać te wszystkie dziury i sprawie jest ich bardzo dużo. I czekamy na konkretne fundusze i konkretne wybrane tak jak mówię tu na komisji. Także panie wójcie, byśmy musieli bliskiej przyszłości pomyśleć o tej szkole. Panie radny, ma pan rację. Niech pan mi wierzy, że częściej o tej szkole myślę na pewno niż pan i o finansach na ten dach. I już jestem blisko pozyskania takich środków. Już jestem blisko pozyskania, więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będziemy w tym roku jeszcze ogłaszać przetarg na kompleksową modernizację tego dachu, przebudowę, więc myślę, że to jest sens, bo z tego względu, tak powtarzam, od kilku miesięcy wydanie 120 czy 150 tysięcy być może poprawi sytuację krótkofalowo, ale na pewno to nie będzie jakakolwiek inwestycja, nie będą to dobrze wydane pieniądze z tego względu, że no, co roku mamy ten problem, a co więcej, z roku na rok coraz większy problem mamy, jeżeli chodzi o ten dach, więc myślę, że decyzja o przebudowie tego dachu została podjęta w właściwym momencie i to było w ostatnim momencie. I jeżeli te środki uda nam się pozyskać, jeżeli otrzymam te pieniądze, to niech pan mi wierzy, że pierwsze co zrobimy, to wyremontujemy ten dach. Myślę, że uda nam się w tym roku ogłosić przetarg na ten dach. Jeżeli rozmawiałem z panem dyrektorem już przed sesją i jeżeli będzie jakiekolwiek opóźnienie, no to od razu zlecamy łatanie tego dachu, tylko no, tak jak powtarzałem wcześniej, i pan doskonale słyszał, no nie widzę większego sensu wydania 100 tysięcy czy 100 paru tysięcy złotych na remont dachu, gdzie za chwilę będziemy prawdopodobnie ogłaszać przetarg i być może te 100 tysięcy będzie nam bardziej potrzebne wtedy, aby mieć te środki własne na dołożenie, niż teraz no, ten dach załatamy, a za miesiąc będziemy go dziurawić po to, żeby założyć konstrukcję nowego dachu, czy na dwa miesiące. Więc no, jeżeli tych środków nie uda nam się pozyskać, powiedzmy, do połowy września, to od razu zlecamy łatanie tego dachu, być może podratujemy go chociaż do wiosny i wtedy te pieniądze będziemy przeznaczać na to łatanie. Ale ja mówię, no, byłem na tym dachu osobiście i nie wiem, czy to naprawdę przyniesie jakikolwiek większy efekt, tym bardziej, że no, przecieka w różnych miejscach, a poszukanie miejsca, w którym to zacieka, a gdzie wycieka, to jest różnica, bo to może być 10 metrów, 5 metrów, może być w tym samym miejscu, to jest naprawdę pod papą i pod tym zabezpieczeniem dachu, które jest no, ciężko cokolwiek znaleźć. Cały dach musiał być zrobiony kompleksowo, a nie wiem, czy ktoś jest w stanie wykonać takie kompleksowe w odpowiedni sposób, aby zabezpieczyć dach już na dłuższy okres. Nie wiem, bo tam jest naprawdę tyle pracy i tyle zniszczeń, że no nie wiem, czy to ta kwota, którą zabezpieczyliśmy, to jest 120 tysięcy, która miała być początkowo na remont tego dachu, nie zwiększy się dwukrotnie albo trzykrotnie i wtedy będzie bezcelowe wydawanie tych pieniędzy. No zobaczymy. Poczekamy do połowy września, jeżeli znajdziemy jakieś środki, jeżeli uda się pieniądze pozyskać, to ogłaszamy od razu przetarg i wykonujemy ten dach. Naprawdę jeszcze raz powtarzam, panie radny, że cieszę się, że pan ten temat porusza na każdej komisji, ale ja myślę, że częściej o tym dachu pamiętam niż ktokolwiek, bo naprawdę to jest cały czas podnoszone przez pana dyrektora i też nie daje mi spokoju, więc robimy co możemy. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. A więc przed punktem 13 ogłaszam 5 minut przerwy.
Proszę o ciszę. Wznawiamy obrady sesji. Przechodzimy do punktu 13 projektu uchwał. Mam pytanie do Państwa radnych. Czy Państwo radni pozwolą, abym odczytał tylko tytuły uchwał bez ich czytania całości? Tak, dobrze. Dziękuję uprzejmie. A więc przechodzimy do podpunktu pierwszego. Uchwała nr 44/249/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Proszę głosować. Nie widzę jeszcze wyniku. Chwileczkę poczekamy. Tak? Dobrze. To poproszę o wznowienie głosowania. A więc wznawiamy głosowanie. Numer
Uchwała nr 44/249/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2061. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Panie Jurku? Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. A więc podpunkt drugi. Uchwała nr 44/250/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 44/251/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jeziora Wielkie w roku szkolnym 2022-2023. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. A więc przechodzimy do punktu czwartego. Uchwała nr 44/252/2022 zmieniająca uchwałę nr 41/230/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 5. Uchwała nr 44/253/2022 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie gminy Jeziora Wielkie do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 6. Uchwała nr 44/254/2022 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Jeziora Wielkie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 7. Uchwała nr 44/255/2022 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, przeciw, 0 wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 8. Uchwała nr 44/256/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jeziora Wielkie, stanowiącej własność gminy Jeziora Wielkie. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 9. Uchwała nr 44/257/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uruchomienia na plaży głównej w Przyjezierzu punktu sprzedaży napojów alkoholowych, piwa i innych tematów poruszonych w petycji. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 10. Uchwała nr 44/258/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie www gminy lub w BIP infografiki PSPS w postępowaniu z odpadami EPS styropianu. Proszę głosować.
Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 11. Uchwała nr 44/259/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Proszę o zagłosować. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. A więc przechodzimy teraz do punktu 14. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo. Pani Joanno, proszę bardzo. Ja mam pytanie, czy zostało napisane pismo do wojewody w sprawie panujących warunków susza? Mam to na myśli na terenie naszej gminy, bo wiem, że wczoraj, chyba wczoraj miało też miejsce spotkanie z wojewodą jakiegoś zrzeszenia rolników. Już działa. Zgodnie z rozporządzeniem z 2020 roku, jeżeli chodzi o suszę rolniczą, wnioski są składane wyłącznie przez aplikację. Czyli praktycznie jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce komunikaty informacja dotycząca, nie wiem, czy przeczytać też może dla informacji, też dla Państwa sołtysów, żebyście byli zorientowani. Wójt gminy Jeziora Wielkie przypomina, iż wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji publicznej, w cudzysłowie zgłoś szkodę rolniczą, i tutaj jest adres do tej strony, odnośnik. Tym samym szkód spowodowanych suszą nie szacują już komisje gminne. Na podstawie wyników systemu monitoringu suszy rolniczej w nawiasie SMSR prowadzonego przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, i tu jest link do tej strony, można sprawdzić poziom zagrożenia suszą na obszarze gminy Jeziora Wielkie. Wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada profil zaufany. Wypełnione wnioski po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach należy podpisać profilem zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października. Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełnienia strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez system monitoringu suszy rolniczej kolejnych upraw rolnych do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat profilem zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez wojewodę i umożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń. Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, to jest Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem zbiór plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, czyli nawet po zbiorze plonów można też aplikować. Dziękuję. A jeszcze takie... Że każdy dobrze aplikować indywidualnie. Jest, co prawda jest na BIP-ie, ale jeszcze możemy przesunąć. Nie? Proszę przygotować właśnie sołtysom, przekazać, a sołtysi wtedy rozprowadzają to na terenie własnych sołectw i rolnicy mogą indywidualnie wtedy składać, aplikować. Dziękuję. Panie Wójcie, tutaj jeszcze było pytanie od pani sołtys. Co miał pan odpowiedzieć na nie? Już wyjaśniliśmy pani Jadwigo, tak? Czy jeszcze mam odpowiedzieć? Już chyba wszystko jasne. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie Pawle, proszę bardzo. Panie Wójcie, ja mam pytanie na ten temat naszej nieszczęsnej drogi do Rzeszyna. Czy nie można chociaż tych dziur kamieniem tak doraźnie na jakiś czas to załatać? Można, panie radny, już rozmawiałem dzisiaj z prezesem, jechaliśmy tą drogą i no i jak ta droga wygląda? No, panie Wójcie, na komisji rozmawialiśmy, ja myślałem, że coś od komisji się zadzieje. Czekałem do sesji. No nie zadzieje, nic się nie zadziało. Panie radny, nie może się zadziać z tego względu, że nie można zakupić kamienia ani szlaki, więc czekamy, czeka pan prezes, aż będzie już masz. Wczoraj. Także. Mówię chociaż doraźnie, żeby te największe dziury, ja wiem, że to długo nie wytrzyma, ale tam można jeździć. No ale nie było kamienia, nie było czym, bo nie było możliwości zakupu kamienia. Wczoraj jest kamień wyciągnięty. Nie, no dobrze, ja nie mówię, że to już, tylko mówię, żeby coś się zadziało, chociaż te większe dziury, bo tam samochodem to nie idzie tego ominąć w ogóle.
Dzisiaj też słyszałem skargę właśnie mieszkanki, że musi jeździć dookoła. Tak? No, wójt tak zalecał na komisji. Ale przynajmniej zwiedzi inne tereny. A co się dzieje z tym naszym wysypiskiem? No bo od kilku dni tam nic się nie dzieje. Panie radny, no wysłaliśmy pismo i czekamy na reakcję, co będzie. No. Powiem no, w ten sposób, że przejeżdżam tam bardzo często i dzisiaj też przejeżdżałem. Więc mam nadzieję, że zanim zostanie zakończona rekultywacja, ktoś zareaguje. Czekamy na odpowiedź. Dziękuję. Proszę bardzo, panie Jurku. Jest mam pytanie, panie wójcie, odnośnie mojej wypowiedzi na komisji w stosunku do powstałej zatoczki w Ostowie, co mówiliśmy. Rozmawialiśmy z panem wójtem i z panem starostą. No pan starosta wykonał zadanie. No i teraz czekamy na wiatr. Temat aktualny, bieżący zawsze. Jedynym takim punktem spornym, panie radny, w tym właśnie miejscu jest to, że jest przystanek dokładnie obok. Będzie przystanek obok przystanku. I tutaj będzie troszeczkę, powiem, dziwnie odebrane. Przystanek jest jeden i zaraz obok będzie to drugi przystanek, no przecież jeżeli pada, to te dzieci mogą stać na przystanku i wyjdą do autobusu, sobie przejdą przez jezdę. No nie wiem, jak to rozwiązać, bo to będzie troszeczkę takie śmiesznie wyglądało. Koło siebie dwa przystanki. Ale ja nawiązałem do rozmowy pana wójta i pana starosty. Też zastanawiam się właśnie, jak to rozwiązać. Bo no też pieniądze jakieś są na to będą wydatkowane i dwie wiatry obok siebie zostały, to troszkę tak absurdalnie wyglądało. Według mnie tak będzie to odbierane właśnie przez mieszkańców. Będzie przystanek albo przystanek. Metr tam będzie do nich przez szerokość jezdni praktycznie. Więc nie wiem, czy ten przystanek tam powstanie. No jeżeli państwo będziecie chcieli i musieli, aby ten przystanek powstał, no to postawimy go, ale no nie widzę większego sensu, bo tam jest przystanek, jest, tylko że po drugiej stronie drugi. No nie widzę sensu i czego przystanek, bo naprawdę powstanie jakiś absurd, gdzie możemy znaleźć się w gazecie, żeby przystanek był przystanek. I co mieszkańcom odpowiedzieć? To co pan powiedział? No nie, że przystanek jest. I pani radny, przystanek jest. No jeżeli autobus jedzie, to dzieci przejdą sobie na tą chwilę, no myślę, że w ten sposób można to rozwiązać. No bo nawet jak autobus będzie jechał z powrotem, to i tak po drugiej stronie jest, nie ma tego przystanku, tylko wysiada na tamtym, więc no, po jednej, po drugiej stronie przystanek. No, ja to wszystko rozumiem, ale... Myślę, że mieszkańcy to zrozumieją. Czy jeszcze ktoś z państwa by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, panie wójcie. Drodzy państwo, już wcześniej, co prawda to uczyniłem, ale chciałem oficjalnie przedstawić państwu i naszym mieszkańcom, bo z tego co wiem, to mieszkańcy bardzo, bardzo chętnie i często oglądają na żywo sesję. Chciałem przedstawić nową panią sekretarz, znaczy panią sekretarz, która jest teraz sprawuje funkcję, jest nas zatrudniona na stanowisku sekretarza gminy w Jeziorach Wielkich, więc oficjalnie przedstawiam panią Beatę Dobrochowską. Myślę, że współpraca będzie się układała przynajmniej tak dobrze jak z panią Leśniewską, że będzie też się starała pomagać nam wszystkim w wykonywaniu naszych obowiązków. Współpraca, myślę, że z sołtysami zdarnymi to jest priorytet pani sekretarz, więc oficjalnie przedstawiam i witam panią sekretarz na pierwszej sesji, na której pani jest obecna jako sekretarz, więc życzę powodzenia przede wszystkim. Pani sekretarz, no będzie na pewno pani potrzebne dużo cierpliwości, wytrwałości i odporności na stres. Tego życzę. I oby pani tak się uśmiechała za 3, 4 czy 5 lat jak dzisiaj. No, również chciałbym w imieniu nas wszystkich radnych przywitać nową panią sekretarz. No aby ta nasza współpraca z nami, z radnymi, z panem wójtem.
oczywiście, z mieszkańcami naszej gminy składa się pozytywnie i jak najlepiej. Proszę bardzo. Całusy są o... To trzeba będzie zabić. To zdjęcie z panią sekretarz. Czy pani chce zabrać głos? Szanowni państwo, panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni radni, zaproszeni goście oraz wszyscy tutaj zgromadzeni. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Objęcie takiego stanowiska sekretarza jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem ze strony pana wójta, ale też ogromnym wyzwaniem. Daje mi to bardzo duże możliwości, wiele doświadczenia, ale też ogrom obowiązków. Myślę, że postaram się chociażby sprostać tym wszystkim obowiązkom, temu wyzwaniu. No i mam nadzieję, że nasza współpraca ułoży się pozytywnie. Także dziękuję. Tego pani życzę. Tutaj jeszcze. Proszę bardzo, pani Halino. Panie wójcie, czy w związku z powyższym jest wolny etat w gminie i można składać wnioski? I przepraszam, bardzo podobne pytanie mam również do pana prezesa. Czy tam zwolniło się miejsce i można składać wnioski, aplikacje o nowe na nowe stanowisko? Tak? Czy w spółce w związku z odejściem pracownika czy zmianą pracy jest wolny etat i można składać, można aplikować na ten etat? Panie prezesie, jeśli można, czy jest wolne miejsce? Może tak. O. Dzień dzisiejszy, panie radny, nie ma wolnego miejsca, ale jak najbardziej, jak ktoś ma ochotę, niech składa wnioski o przyjęcie do pracy. Może zweryfikujemy, bo będzie odchodził jeden pracownik na emeryturę i będziemy potrzebować. Na dzień dzisiejszy tak. Nie wiem jak długo, ale jeszcze jest zajęty. Na jakie pani by chciała pani robić? To trzeba się zastanowić. Można, tak, można. W biurze tak można podanie przynieść jak najbardziej. Ale pani radny, chodzi pewnie czy o pracę w biurze. Praca w biurze jest wolna? Nie, nie ma. W biurze nie ma wolnego etatu. Kierowcy? Tak. Na dzień dzisiejszy kierowcy też nie potrzebujemy, bo jak mówiłem na komisjach pani radna, że przyjęliśmy nasze stanowisko. Pan radny Burzyński też zapytał się, czy się zmieniła kadra. Odpowiedziałem, że to znaczy ilość pracowników, że się nie zmieniło, bo odszedł jeden i jeden przyszedł. Tak. Panie wójcie, teraz. W urzędzie mamy chyba ogłoszony konkurs, tak? Tak, konkurs już został ogłoszony, na BIP-ie ukazało się ogłoszenie. Tam bodajże do 6 września jest termin składania dokumentów. Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej. Przepraszam jeszcze raz, czy są jeszcze jakieś pytania, bo może mnie nie było słuchać przez moment. Nie widzę. A więc przechodzimy, punkt 15 również mamy zrealizowany i przechodzimy do punktu 16, zakończenie sesji. A więc zamykam 44. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję bardzo za przybycie.